Bieda Mariusz, to znowu ja. Tu jest paczka dla ciebie, ode mnie. Weź. Dzięki. Można wejść do ciebie, czy masz gości? Nie, to nie mam gości. Okej. Dobra. Co tam u was słychać? Żyjecie, chłopaki? No jakoś wiemy, tylko nie mamy co palić się nawet. No tam wszystko masz. Fajki wam kupiłem, możesz sobie wziąć już. Dobra. Przejdź, Jacuś. Dzięki. Słuchaj, nie ma problemu. Słuchaj, pierwsza sprawa, Jacek, od widzów. Przestań gadać z kurwami. No, bo kurwa w nocy spać nie mogę. Dobra, słuchajcie, słyszałem, że dysk jest, wszystko jest, tak, komputer jest odpalony, tylko nie ma kto wam streama włączyć, tak? No. A czyli dysk jakiś inny, tak? Był zapierdzielony. Tak. Aha, inny jest wstawiony, inny jest w ogóle wstawiony. A to ktoś tu był wstawić inny, tak? Czy... Tak, nie. Opowiadaj. Jacek wstawił. Aha, czyli... Dysk był schowany, tak jakby... Jestem, on nie jest twardy dysk w komputerze. No? Czyli inny... Zajebał. Czyli inny dysk ktoś zajebał po prostu, nie ten główny? Nie, ten główny, tylko ten kurwa ten... starszy. Aha. Czyli cały czas w sumie był komputer na chodzie, tylko nie ma wam kto odpalić teraz streama, tak? No, poczekaj, są dobra. Aha, dobra. Słuchaj, Mariusz. No? Opowiedz mi, jak to dokładnie było z tym zajebaniem dysku, bo to mnie najbardziej interesuje. Opowiadaj, bo widzowie chcą wiedzieć. Wiesz, tu poczekaj, tylko ubiorę laczki, co? Okej, nie ma problemu, nie śpiesz się. Co tam, Jaca, słychać u ciebie? Widzowie chcą wiedzieć, jak żyjesz. Gilzy macie jeszcze? Ten tytoń? Nie ma. Nie ma już? Już żeś czas palili, tak? Powiem ci tak. Ktoś puka. Tak. Jak zwykle Jacek się wydziera na ten... Na ten a ty potem nie wpuszczasz się. Podbyszę a ja wiedziałem ten... Masz chyba lupę? Lupę miałem. Dobra. Zwięźle na temat. Ktoś puka, idziesz otworzyć, tak, otwierasz. Tak, jeden wchodzi tutaj z dwiema flaszkami wódki. Jo. Drugi tam ze mną, kurę, z trzecim tam przychodzi tam. A to trzech ich było? Tak. A jakaś dziewczyna była? Nie. Trzech ich było. I później jeszcze Jacka zagadywali. Jeden zagadywał. Aha. Jeden mnie tam zagadywał. Aha. Potem jeden tu mój majstrował. Aha, i mówił, że po prostu dysk jest do wymiany. Tak. Aha, tak. Czyli was oszukał. No. Jest raz, a jak mu otwierałeś, to cię popchnął albo coś? Nie. Niczego takiego nie było? Nie, pozwoliłeś mu wejść? Tak, tylko rozumiem. Mówił, że po prostu nam pomoże, wszystko elegancko. A dowód, Mariusz, znalazłeś, widzę tutaj? No. Okej. Okay. Słuchaj, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? W sprawie tego dysku, to była kradzież. No. Czy ty byś chciał to zgłosić na policję? Ja się tak zastanawiam, żeby kurde to zgłosić, ale wiem. Słuchaj, nie ma problemu, ja ci mogę w tym pomóc. Jeśli się zastanowisz, możemy iść. Zgłosimy to, dowody są, bo to było nagrane na live. Kto tu wszedł, my wiemy, kto to jest. Także nie ma problemu. Jak się zastanowisz, daj mi znać. Ja jeszcze tutaj będę. Jak się zastanowisz, po prostu dasz mi odpowiedź i pójdziemy na komisariat, tak? Dobrze. Dobra. Co ja tu jeszcze? Zapal sobie, Mariusz. Pokaż widzom, że w ogóle coś wam kupiłem, żeby kurwa znowu nie było. To weź to do pokoju tutaj na... Aha, jeszcze jedno pytanie, żebym nie zapomniał. Widzowie chcą wiedzieć, kiedy wy macie odwyk. Bo ty masz, Jacuś, chyba pod koniec miesiąca, tak? Koniec stycznia. Ze sądu. Tak, ze sądu. Do sądu muszę iść. A to nie dostałeś wezwania, ani nic. Napój. Aha. Napój. Żubra. O, i paczka papierosy mamy tylko. Daj tu jeden. A próbowałeś klikać tu rozpocznij stream, to jest podpięte w ogóle? Tak. I co, i nic? Nic. Okej, okay, dobra, no to ja... Trzeba go włączyć, bo jest ustawiony. Słuchaj, ja włodarzem nie jestem i nie będę, więc nie będę tutaj tego ogarniał. Ale jakiś włodarz na pewno się znajdzie, Mariusz. Jezu, to znaczy, całe mieszkanie jest pokryte w tych muchach. A nie możecie otworzyć chociaż sobie tu okna? Otwarte masz. A słuchaj, otwórz sobie może drzwi od balkonu, co, Mariusz?
Jak to wszystko tutaj zobacz, znowu leci. Zobacz, drzwi od balkona jak otworzysz. Aha, no jo, zajebane, no. Kurwa, pan. No dobra. Aha, wziąłeś to, pokazałeś, pokażmy co tam kupiłem wam. A to jeszcze macie chipsy, macie jedzenie, dobra, macie tumbarka, macie czteropaczka żubra, fajeczki macie. Dobra, i myślę, że to wszystko. Nie widzę niestety czatu. Nie wiem, o co jeszcze widzowie chcą zapytać, ja chyba już nie wiem, czy czegoś nie zapomniałem. Wiesz, on wiesz, jak ja tego miałem tego streama czy coś, nieraz było 50 pytań kurde dziennie, 50-60 pytań nawet tak. Dziennie było. To mnie tak głowa zaczęła boleć, powiem ci szczerze, od tych pytań, na to odpowiedzi musiałem odpowiadać, wiesz o co chodzi. To teraz serdecznie dosyć. Słuchaj Mariusz, to no. Teraz co? Trzeba wam włodarza nowego, tak? No ktoś by musiał to ogarnąć. I odpalamy. Bo chciałbyś, żeby był stream, nie? Chciał już tęsknić do widzów na pewno, co? Jo. Tęsknisz. I wiesz, faktycznie teraz cały czas śpimy. Bo co my mamy do roboty? No ale ta wytrzeźwiałka wam służy, nie? Już się lepiej czujecie, na pewno, co? Trochę. Nie, już lepiej? Jacuś. Jacek. Opowiesz dla widzów coś? Wiesz co masz opowiedzieć? Kawał o pługu? Dasz radę? Oni chciały nika, kurwa i znałki. Mam po prostu mówiłem, mama do, kurwa do pługu, do pola jako do pługu nie wiem. Dobra, nie wiem. A tutaj ktoś był w ogóle ten, Andrzej był tutaj u tak. Was? Tak? Nie, ja nie chcę tutaj nikt tego sprzątać. Jeszcze... Andrzej to trochę tutaj bez sprzątu to zebrał 4 worki. Ach, były, zebrał 4? Tak, 4 worki zebrał. Aha, no to chociaż coś zrobił. No to dobrze, no to fajnie, super. A jakieś jedzenie, picie tu wam ktoś przynosił, Andrzej, czy ktoś? Nie. Nie, nic. A dostawy przychodzą? Nic? Tam wiesz, 2-3 przyszły przez ten czas. Aha, widzowie, to, że nie ma streama, to zamówienia nadal można składać, nie Mariusz? No. Tak, mimo tego. No dobra, a ty, Mariusz, a ty też dostałeś na odwyk, nie? Którego? Ja po prostu będę nie na odwyk szedł. No. Tylko, że będę szedł do DPS-u. Aha. Do smopsu, sama... A w jakim terminie? Nie wiem. Nie wiesz. Nie wiem. Aha, Jacuś, jeszcze jedno. Ty ten zakaz zbliżania się do Gosi, to widziałeś na papierze, widziałeś to? Czy po prostu ci Magical powiedział i nic nie widziałeś? Czego? Zbliżanie się do Gosi masz, nie? No. Zakaz. To było. Ale papier widziałeś? Widziałeś papier, tak? Czytałeś go? No. Aha, no dobra. No to tu już to chyba wyczerpałem wszystko. Widzowie, dysk jest. W kompie wystarczy odpalić streama. Tylko odpalić. Odpalić, tak. Wodarz niech się znajdzie. Ja tym się nie będę zajmował. Bo ja ty się na tym nie znam, na tych streamach. Słuchaj, no ja nie chcę, ja nie będę, wiesz, ja nie będę się w to mieszał, ja tylko tam do was tutaj chciałem przyjść. Was trochę podratować fajką, czy tam piwkiem. I piciem jakimś i sprawdzić, czy u was jest wszystko w porządku, tak? No i się kurde widzowie martwią. No się martwią, cały czas się martwią przecież. 50 telefonów kurde, w nocy. No. Spać nie mogę. Dobra Mariusz, ja kończę, więc umawiamy się tak. Ty się zastanawiasz, czy chcesz to, tą sprawę na policję oddać, czy nie. No. Ja tu przyjeżdżam i dajesz mi odpowiedź, tak? I wtedy zrobimy z tym... Jaką broniczkę? Porządek. Jaką broniczkę? A w lodówce macie coś tam do jedzenia jeszcze, czy...? Wszystko po terminie. Wszystko po terminie, do wyjebania. No. Uh-huh. Dobra. Co Mariusz? Śmigam. Dobra, dzięki. Nie ma problemu Mariusz. Słuchaj, to jeszcze pożegnanie. Coś dla widzów chcesz powiedzieć? Chciałbym widzów pozdrowić serdecznie. I że żyję. Nic mi się nie dzieje, także spokojnie. Okej. Okay. No dobra. To wszystko, my kończymy. Cześć Mariusz. Cześć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Zastanów się nad tą policją, nie? No.